Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Lecimy, bo mamy sporo do roboty. Mamy sporo do roboty, dzisiaj chcemy jak najwięcej sobie odblokować, być może nawet zacząć budowę bazy. Tylko, tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, sam koniec, musimy poogarnąć ten pieprznik, który sobie tutaj zostawiłem. Bo to nie wy, to ja. Bo ja jestem strasznym takim... nie chcę powiedzieć brudasem pod tym względem, no ale jestem chaotyczny. Moje gry są bardzo chaotyczne i bardzo dużo rzeczy zostawiam tak po prostu sobie leżące. Jestem paskudny pod tym względem, naprawdę. Dobra, więc zbieramy sobie to wszystko. To i tak pójdzie do zatopienia. Tu widzę jakaś kolejna skrzyneczka, którą też sobie chcę wziąć. Wow, w ogóle jest mikroukład. Nie wiem czemu, czy ja to zostawiłem, czy co? Dziwne. Dziwne, bardzo dziwne. Lecimy sobie z tym całym pierdzielniczkiem do bazy. Zrobimy sobie jeszcze jedną na pewno turę. I dzisiaj plan jest taki. Sobie w ogóle tam kawkę popijam, więc jeżeli słyszycie takie właśnie delikatne przejście, to piję kawę, żeby ten głos jakoś jeszcze mógł funkcjonować. No bo nadal jestem niestety chory. Dlatego macie Planet Craftera, a nie inne gry. Chociaż nie wiem, czy i tak nie nagrałem czegoś innego. Ja tak lubię. Ja tak lubię. Jakie to ma wzrosty? 65, 65, 65, 66 tam było. Trudno. Trudno, trudno. Zobaczmy, co nam się tu odblokuje. Barierka. Świetnie, kurwa. Najebiście. Po prostu jestem dumny. Po prostu jestem dumny. Weźmy sobie wodę. Polećmy sobie jeszcze raz po to. To sobie wypijmy. Możemy sobie to zjeść nawet. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Dzisiaj być może zwiedzimy sobie jeszcze ten wrak. Bo to też będę chciał zrobić. To też będę chciał zrobić. O, zobaczcie, tu się woda delikatnie zaczyna pojawiać. No fajnie. Fajnie, czy ta woda już jest taka... Taka, no nawet w tych małych ilościach, ale już widać, że to zaczyna mieć ręce i nogi. Reformacja zaczyna naprawdę fajnie tutaj nam powoli działać. Dobra, bierzmy sobie to. Demontaż szybki. Przelećmy się jeszcze tutaj w okolice. Czy przypadkiem nic tu nie ma? Zaleje woda, to po prostu będzie nam ciężko nawet cokolwiek wydobyć z tego, no. Reaktor jądrowy P2. Złota skrzynka. Wiedziałem, że coś tu może być. Tu nasionko. Zbieramy. Widzicie, to było mądre. No i właśnie, co tutaj było trzeba dokładnie zrobić, nie pamiętam. Pamiętam tylko, że gdzieś się tutaj wchodziło na górę. Chyba. Wchodziło się na górę. I potem chyba jakaś część jaskini się otwierała, ale dokładnie, kurde, no nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę sobie przypomnieć. Było tak dawno temu. To było tak dawno temu, że naprawdę nie pamiętam. Ale przelećmy się. Być może coś znajdziemy. Tylko, że buty z tenem nie mam. Może się to przydać. Może się to przydać. Coś się chyba klikało, jakiś przycisk, pamiętam, że był do kliknięcia. Człowiek może takie złudne... Złudne wrażenie. Tego na przykład nie pamiętam. Ale tu się zbagować nie chcę. Tu się zbagować nie chcę. Pamiętam, że tak właśnie się jakoś w skały wchodziło i coś się z tym robiło. Zapewne zaraz zobaczę sobie w necie, bo no, mówię, no pamiętam, że był tutaj secret. Znaczy nie pamiętam, czy tu, ale chyba... A może tu to było? Kurde, no teraz mam zagadkę. Teraz mam zagadkę, no zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, zaraz to ogarniemy. Co najwyżej, wy też potem z tego filmu będziecie mogli skorzystać właśnie jako taki tutorial. Dobra, zaraz do was wrócę. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem i powiem wam szczerze. Znalezienie informacji, klarownych informacji, gdzie jest ta miejscówka, graniczy z cudem, o ile nie chcesz sobie zrobić spoilerów i tak dalej. Więc ja wam tu teraz pokazuję, gdzie znaleźć tą ścianę, bo ja tutaj latałem sam i sam to sobie znalazłem. Naprawdę, w żadnym filmiku no, nie znalazłem informacji na ten temat. Więc zobaczcie.
Tu mamy kapsułkę. Od kapsuły na wprost. Lecimy sobie tędy. Zresztą widzicie, że tutaj też woda jest, więc powoli. Myślę, że musimy się z tym spieszyć. I skręcacie sobie tutaj. I tutaj jest ta miejscóweczka. I najlepiej zrobić to wcześniej, póki jeszcze nie macie tej wody. Bo jak już potem jest woda, to jest lipa. Tylko czekajcie, bo ja się gdzieś zgubiłem. Tu było, przepraszam, chyba. O tu, przepraszam, pomyłka. Od tego kamienia po lewej stronie. Tutaj, o w tym miejscu. Zrobię wam jeszcze mniej więcej pokazówkę, gdzie to jest. Macie tutaj taką półkę skalną. I na tej półce skalnej możecie sobie to znaleźć w tym dokładnie miejscu. Co my tu mamy? Czy się coś zmieniło? Martwe ciało. Wysłaliście mnie tutaj na śmierć. Wiedzieliście, że nic z tego nie będzie. Macie wszystko w dupie. Zależy wam tylko na zysku i kolonizacji. Ten, kto uznał, że to dobry pomysł, niech smaży się w piekle. Przebaczenie nigdy nie wchodziło w grę. Niech cię szlak Sentinel Corp. Xiaodan. Rok 3056. 3056. Wow, ile rzeczy. Ile tusków. Aż za dużo. Polska tego nie wytrzymie. Polska tego nie wytrzymie. Kwarc pulsarowy, przepraszam. Rzeczy a rzeczy. 3056, tak? Zobaczmy, jaka jest data na naszym terminalu tutaj. W sumie jestem ciekaw, ile lat jest po tym. No ciało jeszcze się niby nie rozłożyło. Prawda, no jesteśmy w kosmosie. 3056, dwa lata temu. Dwa lata temu wysłali tu inną ekipę. I myślę, że dzisiaj też również musimy wysłać tą rakietę, którą już wcześniej zrobiliśmy. Ona sobie tutaj na nas czeka i czeka. Ale się doczekam. Tak samo tamten wrak. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie przez nas zwiedzony. Dobra, otwieramy. Satelita GPS P2. To nic, co chciałbym mieć w tej chwili w ręku. Naprawdę. To mnie nie oświadcza. 300, 400. To sobie zamieniamy. Mamy złote nasionko. Dziękuję. 52. 58, pięknie. Myślę, że to też jest pora, żeby zrobić sobie tu jakąś większą skrzynkę. No bo kuleje nam to troszeczkę. Że kontrol zmienia to tak jak powinno. Pyk. I tu sobie na razie zostawmy ten jebnik, bo jeszcze chcę się na szybko wrócić w tamto miejsce. I zgarnąć resztę rzeczy, bo widzę, że tu już ta woda naprawdę powoli zaczyna wypełniać wszystko. To niedobrze. To niedobrze. Rozsiewacz kwiatów. Rozsiewacz kwiatów. To też będę sobie chciał zrobić. Mamy złote nasionka. To było to. Złote nasionka, więc jak najbardziej możemy teraz to ogarniać. Zbieramy te tuski. Polska i tak jest już rozbita. Czy PiS, czy PO? Jedno zło. Czy PiS, czy PO? Jedno zło. Zobacz, to jest świetne. No to widać... Widać normalnie, jak to się powoli zaczyna rozrastać. Coraz bardziej i coraz bardziej. Kurde, no fajne. Jest niby woda, ale jak cieszy. Jak to pięknie cieszy. I to pomyślcie sobie, że to wszystko będzie pod wodą No pewnie pod koniec odcinka to już będzie pod wodą. Plecak P5, świetnie. Zobaczymy, czy możemy go zrobić przy okazji. Patrzymy, czy są modyfikacje do tego, no i faktycznie są. Tylko problem jest taki, że no żadna modyfikacja... Znaczy, modyfikacja... W ogóle nie ma modów praktycznie. Znaczy, w sensie, że Bepinex jest ogólnie do podłączenia. Ale tylko i wyłącznie to. Ranulna, jakieś tam nasionka dyni, też sobie możemy to pozostawiać. Kurde, no za dużo miejsca teraz zużywamy. Za dużo miejsca mamy na zużyciu. Trochę nie widać, no ale dobra. Niech będzie. Tu jedną wodę sobie wypijemy. Jedną wodę sobie wypijemy. Czy tu już urosło? Wyrosło. Zobaczmy, które jest najlepsze i które się najbardziej opłaca. Fasora 60, 40 i 25. Fasora się najbardziej opłaca. Fasora się najbardziej opłaca. To prawda, potem dzięki temu będziemy mogli też robić inne myki. Ale na razie myślę, że sobie posadzimy oprócz bakłażanów jeszcze jedną fasolkę. Jedną fasoleczkę. Dobra. Jak zrobić plecak lepszy? To jest P3, czyli plecak tutaj pewnie zrobimy. P5. Jest to w naszej
naszym zasięgu do zrobienia. Ale to możemy, nie możemy, tu rzeczy. Dobra, akurat to, jeden tytan. Jest do zrobienia? P5 jest. Ile tu mamy? 4 na 2, 4, 6, 7. 4 na 7. Ooooo. Dobra. 2, 4, 6, 7, 100 to tam dodało. Ale przyjemnie. Przyjemnie to wygląda. Oby było to jak najdłużej. Wybuchowy proszek no niestety nie zrobimy. Czy te zbiorniki tlenu też nam się odblokowywały? P4 tylko. No i ta siarka. Męczy, męczy, siareczka męczy. Dobra. No to co? Trzeba wysłać rakietkę. Jeżeli chcemy robić resztę rzeczy, to musimy sobie niestety, ale... ogarnąć uran. Leć! Leć, kiciuś, leć. Jebnie czy nie jebnie? Oho! Lecą. Przynajmniej leci jedna. Leci druga. Ładnie błyszczy. Czekam na ciebie, kotku. Nie. Wywaliło jak nie wiem. Więcej uranu, więcej uranu. Czy kolejne? A jednak długo leci, wow. Gdzie tam ta walnęła? Jedna walnęła tu, druga walnęła tu, dwie leciały na raz. Jeszcze jedna leci. Nic nie walło? Tu chyba nic nie walło. Teraz walło. Może ją w locie złapiemy sobie na to. Więc jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze musisz. Urwiesz mi od internetu kabel. Dobra, widzę uran. Jurek Owsiak lubi to. Jeszcze jeden był? Był. Dobrze, ten uran się świeci tak samo właśnie jak iryt. Dzięki temu mamy łatwiej nawet go znaleźć w tym pierdolniku. Dobra, tam gdzieś walnęło też. Tyż. Motorka mało daje. Czy to jebło w wodę? Tam też walnęło, dobra. Ej, no byłem przekonany, że to walnęło gdzieś tu. Ale chyba nie. Jaka lipa? Padło pod tekstury, czy jak? Dziwne. Dobra. Tutaj na pewno jest to, co chciałem. I to, czego szukałem. No troszeczkę już nam skoczyło tego uranu, na szczęście. Niski poziom tlenu! O, chyba przesadziłem. Krytyczny. Że ja tego nie zauważyłem, to jest aż dziw. Na szczęście zdążyłem. Na szczęście zdążyłem, ledwo, bo ledwo, ale zdążyłem. W ogóle jakie to jest, jaka to jest noc krótka. Dobra, lecimy ponownie. Już tym razem z tlenem. Tym razem z tlenem. Nie będziemy jak pewien George. Dobra, dziękuję. To też bym zabrał, ale nie mogę. Tu już więcej nie ma. Tu już więcej nie ma, więc lecimy sobie po kolejne. Kolejne były gdzieś w tamtym miejscu. Woda, szybciej, szybciej. Do góry, do góry. Korci. Korci, żeby tam pójść i zobaczyć, co tam może być. Kurde, no. Korci, korci.
Już na pewno nic nie było? Na pewno. To tam jest. Tam coś jest. Wszędzie coś jest. Tu nie walło nic? Chyba nie. Chyba nie. Dobrze, byśmy mieli już teleporter, który by nam pozwolił właśnie podróżować między tymi miejscami dosyć szybko. Ale niestety teleporter jest dosyć daleko w naszym układzie technologicznym. Więc raczej prędko się go nie doczekamy. Raczej prędko się go nie doczekamy. Ale nie powiem, no pomogłoby to. I to sporo. Pomogłoby to i to sporo. Przejdźmy się jeszcze może po tlen. Zahaczmy go. Zahaczmy tego tlena i pójdziemy sobie jeszcze po jedno. Chyba, że tam już znikło, bo coś się niestety już nie świeci. No trochę się odśwież. Dobra, starczy ci. Bez przesady. Bez przesady. Tu też już woda zaczyna. Ej, a może i tutaj to będzie zalane? A nie, to nie woda, to cień. To nie woda, to był cień. Fałszywy alarm. No jestem pewny, że tu się to świeciło. Ja miałem rację. Nie wiem, czy mi teraz miejsce starczy. Jest. No chyba powinno. Dobra, więcej chyba uranu już tu nie ma. A jednak jeszcze jedna jest. Dobrze wykorzystałem to, co tu miałem. I teraz zobaczmy, czy się Iryt zrespił. Skoro już tu jesteśmy blisko. Ale on się chyba naprawdę nie respi. On się chyba naprawdę nie respi, niestety. Widzę, że tutaj już lodzik sobie zelżał. Mamy jeszcze 5 miejsc. 5? 5. Lodzik sobie zelżał, więc spoko. To jest miejsce z siarką. Siarka była nam potrzebna. Siarka była nam potrzebna do plecaka odrzutowego. Patrz tu siareczko. I w tamtym miejscu jest osm. Więc też sobie niedługo tu przyjdziemy drugi raz, ale to już jak zrobimy plecak odrzutowy. Żeby też się nie zgubić, nie? Dobra. Kule kipunek. To jest skrzynka tak w ogóle, wow. Well, rurka bioplastiku to może na razie zaczekać, aż sobie nie przyjdziemy z resztą. Nawet się nie zgubiłem. Jest progres, ale no widzę, że naprawdę ten Iryt się nie respi. Czyli Iryt teraz tylko i wyłącznie, no niestety, ale zdobędziemy poprzez rakiety. Ewentualnie ekstraktor rudy. Ewentualnie ekstraktor rudy. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o uran i resztę, to tak samo to wygląda. Te surowce w żaden sposób się nie respią. No i dobra. Robimy plecak odrzutowy V2. P2, nie V2. Był tu, prawda? Prawda. I tak, potrzebujemy aluminium 8 i bryłki. Aluminium i nadstop. Czy on jest szybszy? Jakoś nie widzę różnicy, powiem szczerze. Napęd 170. Może trochę jest szybszy? No, tylko 20, to nie jest jakaś duża różnica, powiem szczerze. Nie jest to duża różnica. Czy ja mogę jeszcze zrobić na przykład elektrownię lepszą? Tylko tuż tą... O nie, nie możemy. Nie możemy. Nie możemy, więc musimy zrobić na dzisiaj ekstraktor rudy. To jest niestety, ale priorytetem dla nas w tej chwili. Ja nie mam irydu. Nie, mam iryt, dobra. To było potrzeba?
Osm, aluminium, tytan. Tytan był tu. Nad stop. I co? A i aluminium. Aluminium chyba nie mamy. O matko i córko, nie, jest jedno, dobra. Jest jedno akurat. Zróbmy sobie ten ekstraktor rudy, tylko niech on będzie w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na iryt. Bo irydu nam brakuje i nawet nie będziemy mieć kiedy i jak wysłać następnych rakiet tym irydem. Aluminium tam się respi z tego co widziałem. No i dobra, nie będzie tu. O, niski poziom mocy. Osobnik nic. Zaraz mi zabraknie wody. Kurde. Lipa trochę. Lipa trochę, no ale mam nadzieję, że teraz zrobimy sobie ten reaktor jądrowy, który nam troszeczkę tej energii jeszcze wyzwoli. I pozwoli nam to na dalszą ekspansję. I dziwne. Dobra. Chcemy to. Chcemy zrobić dużo wody. Wypij. Trzy nadstopy. Trzy nadstopy. Tyk. I pręd uranowy, nie irydowy. Mamy my taki, czy nie mamy takiego? Nie mamy takiego, więc musimy go zrobić. Cóż, czasem tak bywa. Zrobimy nawet dwa. Zrobimy nawet dwa. Tyk. I chodźmy zobaczymy, czy to na pewno wydobywa iryd. To jest dobre pytanie. Okej. Jak to wygląda? No i iryd się pięknie wydobywa. Pięknie się irydzik wydobywa. Jestem już spokojny o iryd. Prędzej czy później, ale zawsze go będziemy mieć. Teraz jeszcze no aluminium. Aluminium, które nam też będzie potrzebne. Woda widzę, że coraz bardziej się tutaj ładnie wydobywa. Ładnie nam się woda wydobywa. Wydobywa, Jezu. A pełnia. Ale to by można było już rozpieprzyć, nie? Mam to miejsce, co zajmuje, a jest niepotrzebne. Okej. Okay. Czy ja mogę jeszcze na przykład coś puścić? Jakąś rakietkę? Na coś? GPS, GPS mapująca. Pręd nad stopu jeszcze nie możemy zrobić. Nie, ciepło. Tem albo kobalt. Czego nam bardziej brakuje? Pełko jakieś się tam ładnie produkuje, chociaż chyba się... Nie, nie zatrzymało się. Ciepło. Biokopułka, wiatł P4. Nie, nie. Ekstraktor gazów, ekstraktor rudy P2 i ekstraktor rudy P3. Wow. Gdzieś było tylko P2. Optymalizator maszyn P2, generator fuzji jądrowej, generator glonów, a teleporter. Teleporter pewnie był gdzieś tu dopiero. Manipulator DNA. Ja nie wiem, czy on nie był gdzieś na końcu. Tak, niestety, ale tak. Też nam brakuje, a brakuje. O, dobra, generator glonów nam się odblokował. Czyli tak, musimy niestety zacząć po prostu iść w terraformację. Znów, po raz kolejny. Rozsiewacz kwiatu. Gdzie on tu był? Tu był. Potrzebujemy tego nawóz. Może trawy najpierw. Do tego są potrzebne nasiona Lirma. Potrzebujemy wody. Wody, której znów nie mamy. It happens. It happens.
Dobra, ale to nie jest problem. Lodu tu u nas pod dostatek, chociaż chyba nie. Ej, nie, nie, nie. Lodu już nie ma. No tak. Lodu już tu nie ma. Ach, jak głupi. Ach, jak głupi. Nie wiem, czy teraz możemy tą wodę w ogóle stąd brać. Możemy, czy nie możemy? Nie możemy. O cholerka. Nie wiem, czy ja sobie krzywdy teraz nie zrobię, bo nie mamy wody. W ogóle. I wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć z tym problem. Potrzebujemy zrobić kolektor wody. I to bardzo szybko. Żelazo, krzem, magnez, kobalt, aluminium. Aluminium chyba możemy nie mieć. Aluminium chyba na pewno nie mamy. Fuck me. Czy tam woda? A nie, jest aluminium, dobra. I bez paniki, tam jeszcze jakaś woda była. Żelazo, krzem, magnez, nadstop. Żelazo, krzem, magnez i nadstop. Dobra, sobie tutaj to stoi ładnie. Ale zrobimy jeszcze jeden. Jeszcze jeden, bo to może być za mało. I tak, to. To. Tam już mamy. Możemy sobie zjeść. Żelazo jest. Mamy wszystko? Nadstop. I nadstopów też już nie mamy. Dobrze było, ale się skończyło. Mi się te kolektorki ładnie tutaj robią, produkują wodę. Milusio. No i chyba przeceniliśmy trochę. To możemy rozwalić sobie. Chyba przeceniliśmy z tym wszystkim. Naprawdę już nie mamy nadstopów. Jebnik w tych szafkach, jak nie wiem. Ale to normalne u mnie. Tak też nie ma. No, nie ma. Ani jednego. Nul. Totalnie nul. I to nie są nasiona nulna. A więc. Wyprawa. Weźmy sobie jedną wodę. Chciałem wziąć wodę, a nie ją wypić. No, okej. I lecimy sobie jeszcze pozbierać trochę tych nadstopów. Bo bez tego może być problem. Bez tego może być problem. Chwilę. Tu też nic nie ma. Fuck. Ale widziałem fasolę. Widziałem fasolkę, więc sobie też pewnie weźmiemy w drodze powrotnej, jak już będziemy mieć pewnie zapchany ekwipunek. Ale z jednym miejscem może znajdę. Dobra. Co my tu mamy? No mamy jakąś kapsułkę powietrzną, trochę aluminium nawet jest. Butelka z wodą również się znajdzie. Kolejna fasola. Więc, że tak powiem, tych przedmiotów jest pod dostatek, no ale nadal nie mam jak ich przetransportować. I to jest problem. To jest cholerny problem. Ale czas popolować trochę na nadstopy. To jest przykre, że wiecie, jak tutaj już skończymy z tymi nadstopami, no to one się skończą, już ich nie ma. Potem znów będziemy musieli niestety je ręcznie robić. Wejdźmy sobie tu. Zobaczmy, jak wygląda ta mapa. No są te lodowce. Tam też coś jest. W teorii znam chyba jeszcze jedno miejsce, gdzie te nadstopy mogą również występować. Może nie w technicznej ilości, ale zawsze coś. Zawsze coś. Tutaj nadstop. Dobra. Nie spadaj mi stąd. O, to było bliskie. Wspomniałem, że nie. Nie. Wejdź na górę.
dobrze to latam, bardzo fajnie. Tam jest już jeden na stop. Tylko pytanie, czy ja tu wejdę. Może być ciężko. Bo mnie te skały spychają non stop. Cały czas mi te skałki spychają. No wejdź, no. Teraz się już zgubiłem totalnie. Ja sobie wziąłem jakąś kapsułkę, nie wziąłem sobie kapsułki. To musimy dymać znów do naszej przegrody. Na szczęście w sumie z tym to nie jest problem jakiś większy. No na górze też coś chyba jest. Weźmy sobie tą kapsułkę z tlenem. Ja ją biorę, bo ona się może przydać. Tym razem polecimy przez nasz wahadłowiec, który tutaj w sumie zniszczony. Wydawało mi się, że akurat właśnie tutaj spadliśmy. To jest też tam. O, tu jest kolejna. Stopik, tu jest jeszcze jeden stopik. Tam nic nie ma. Miejscóweczka perfecto. Miejscóweczka perfecto. No 8 sztuk. Nawet 9. Czuję, jakbym robił jakiś parkour w Minecrafcie. Ja tego nie zauważyłem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Tu już nic nie ma. Tu już też nic nie ma. A, jednak jest. Jednak słupek jeszcze trochę tutaj nam pozostawało. Tu już nie ma. Tylko przejście dookoła w sumie. Kurczę, się robi noc, a boję się, że ja tutaj w nocy nic nie zobaczę. O, skrzynia. Mikroukład, świetnie. Niewiele tu widać. Dobra, kolejny. Tamty wzięty. Niski poziom tlenu, wiem. Doskonale o tym wiem. Idziemy sobie jeszcze tam i myślę, że wrócimy do bazy. Powiem wam, że jakoś się zacząłem źle czuć. Nie wiem, czy ja sobie jutro tego odcinka po prostu nie dogram. Ops. Oj, to chorobsko mnie chyba naprawdę wykończy. No kolejne stópki, świetnie. Kolejne stópeczki. Coś tu jeszcze? Jakieś aluminium, ale aluminium jakoś tak... No niezbyt mnie w tej chwili interesuje. Tynek też nie widać. Dobra, moi drodzy, ja sobie teraz wrócę. To aluminium już zbiorę, skoro i tak wracam. Ja sobie ten odcinek po prostu dogram jutro i tyle, o ile będę w stanie. O ile będę w stanie, bo naprawdę źle się czuję. Więc do zobaczenia w sumie za chwilę. Okej, moi mili, nagrywki, delikatny ciąg dalszy. Jestem w sumie ze 2-3 dni po, nadal się słabo czuję. Ale nagrywać trzeba. Lorelei wpadło, więc tyle, że Planet Crafter nie będzie już jedyną serią, która jest ogrywana na kanale.
Dobra, rozszyfrujmy sobie mikrochipy ze schematu. Przypinanie schematów P2. What? Mamy coś takiego? Mamy P1. Umożliwia przypięcie jednego przepisu. Naciśnij PPM na obiekcie, by przypiąć jego przepis. Naciśnij ponownie, by go odpiąć. Ej, to bym spróbował nawet sobie zrobić. To bym sobie nawet może spróbował zrobić. Tylko kurczę, tego osmu potrzebujemy. My tego osmu potrzebujemy. I możemy zrobić już ekstraktor rudy. No możemy. Możemy. Dobra, tytan i pręt irydowy. Czy my mamy takie rzeczy? Być może prętu irydowego mieć nie możemy? Możemy, mamy. Spocilocci. Świetnie. 4 sztuki, tu się gdzieś może coś znajdzie. No będzie z 6. Nie za dużo. 7. Nawet się 7 znalazło. Wybijmy sobie wodę. Próbujemy jeszcze dwóch. A no dobra, to są pręty irydowe, to luz. Wiecie, no to miałem jak mi patrzeć taką przerwę, więc nawet nie wiem, co ja tam mam. Dobra, tytan. Bierzemy tytan i lecimy zrobić ekstraktor rudy. Chociaż jeden już chyba ostatnio zrobiliśmy, z tego co pamiętam. See? Wszystko. Zobaczmy, czy tu cokolwiek się już ładnie nam porobiło. No widzę, że ta woda chyba się ładnie napełnia. No pewnie, że się napełnia. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Elegancko. Zobaczmy, ile nam tego irydu złapało. Chociaż myślę, że troszeczkę z tym pełnym ekwipunkiem źle zrobiłem, że przyszedłem. No ale cóż, czasem tak trzeba. I chyba się iryd zaczął respić znów. Chyba się irydek zaczął respić, no pewnie. Raczej tego jednego mnie nie ominął. Chociaż może. Jak to wygląda? No, szału nie ma, dupy nie urywa, no ale jak widać trochę tego irydu jest. No oprócz tego oczywiście wybiera nam też inne surowce. Ale to chyba nie problem. Bierzemy sobie krzem. I może magnes. Trzeba pilnować, żeby non stop te skrzynki były wolne, w sensie, żeby miejsce było w nich. Jest to dosyć istotne. I wydaje mi się, że sobie jeszcze jedną rakietkę może wyślemy. No i czy te kolektory wody też coś zebrały? To jest dobre pytanie. Zebrały i to dużo wody. Wow. Wow, jak się masz. Dobra. Jakiś tam iryd mamy. Zrobimy sobie kolejny pręt irydowy. I myślę, że w następnym odcinku może już powinniśmy coś zacząć zwiedzać. Może coś zacząć mówić. Co ja gadam? Jakie zwiedzanie? Nie zwiedzanie, kochani. My musimy zacząć budować bazę. I ta woda sobie tutaj zejdzie. O, z tego miejsca jest naprawdę bardzo mało. Znaczy, mam jeszcze pierdolnik, zacznijmy od tego, no ale to już wiadomo. Dobra, co nam się teraz odblokuje? To jest dobre pytanie. Kolektor wody jeziornej, spoko. Podgrzewacz P4, też spoko. Biokopułka i ekstraktor gazów. Może byśmy sobie zrobili ten rozsiewacz kwiatków? Bo ja go tak robię i go zrobić nie mogę. Nie mogę zrobić rozsiewacza kwiatków, bo nie mamy nawozu. Ale rozsiewacz trawy już oczywiście możemy. Dwie butelki wody, magnes i aluminium. Zrobimy sobie nawet Z2. Magnes i aluminium. Nie to. Dobra, i nasiona Lirma. Nasiona Lirma chyba mieliśmy tutaj. A no i mamy. Rozsiewacz trawy. Ile on w ogóle daje? 108 masy. Masy. 108 tlenu na sekundę. Dodatkowo 0,19 na sekundę roślin. Czyli już wzbogacamy się o biomasę. Ale tutaj nie widzę, żeby był jakiś licznik tego wszystkiego. W ogóle mam 21% jeziora, więc no musimy całkowicie zwiększyć sobie produkcję tego wszystkiego, jeżeli chcemy zacząć robić niedługo bazę. Zróbmy sobie to w ten sposób. Okej. Okay. Tyk. Pracuje. Krawka nam zaczyna tutaj ładnie rosnąć.
Dzięki temu mamy tlenu 632. I biomasa właśnie nam zaczęła wkraczać w ten nasz cały układ. To też bardzo dobrze. Też bardzo dobrze. I chyba wydaje mi się, że ciśnienie... Raczej ciśnienie, czyli potrzebujemy znów silników. Czyli uran i nadstopy. Dwie nadstópki, pręty. Tam było jeszcze chyba dwie, tak? Kurde. Ja to zawsze jestem taki, wiecie, upośledzony pod względem pamiętania składników tego wszystkiego. Mamy ten nulny. Nulny nas na razie nie interesuje. Uran. Ja chcę uran. Give me uran. To były cztery, prawda? Znaczy dwa, ale cztery potrzebujemy. Si. Silnik rakietowy. Razy dwa. No, dwie stópki zrobiłem za dużo, czy wziąłem za dużo. I teraz tak, myślę, że zrobimy sobie jeden krzemowy i drugi zrobimy sobie kobaltowy. Tam było chyba tego po 6, prawda? Czyli musimy zacząć zbierać powoli. Krzemik, kolejny krzemik. I krzemik nam się chyba skończył, panie kolego. Chyba tak, krzemik nam się skończył. No cóż, czasem tak bywa. To nie jest problem, bo krzemu akurat tutaj myślę, że sobie uzbieramy. Ładnie trawka sobie rośnie, świetnie. Traweczka sobie rośnie, chociaż powiem wam, że trochę tych surowców może jednak nie jest tak dużo, jak myślałem. Byłem przekonany, że jest ich więcej. Byłem przekonany, że jest ich więcej. Już jest jeden w sumie ekstraktor, przydał się taki, wiecie, na losowe przedmioty. Takie, które tam gdzieś przy naszej bazie by sobie stały. I ja raz na jakiś czas po prostu podchodziłbym sobie i to wszystko zbierał. Dobra, mamy wszystko. Idziemy sobie odpalić te dwie rakietki. Zrobimy je dwie na raz, sobie fajnie sobie wystrzeliły. No i następny odcinek. Oczywiście albo budowa, albo jeszcze eksploracja, bo nie wiem, czy zdążymy z wyprodukowaniem tego wszystkiego. Jeszcze dwa nadstopy. Shit happens. Pomyliłem się. Dwie i dwie. Ops. W ogóle mamy tu satelitę GPS jeszcze. Zapewnia geolokalizację na ekranie mapowania. Zapewnia lepszą geolokalizację na ekranie mapowania. Oraz pozwala wyświetlać ważne miejsca na mapie. To nas na razie interesuje. Rakieta przyciągająca asteroidy. Tylko ja się też troszeczkę boję, że jak ja to wyślę dwa na raz, to się może zbugować. Zrobię wam to pojedynczo, żeby wam pokazać, o co mi chodzi, ale boję się po prostu, że jak potem będą te asteroidy lecieć tutaj na Ziemię, to przylecą mi tylko i wyłącznie jedne. Ale dobra, zobaczymy. To dwie rakiety. Bliźniacze Kutang. Leć. Tylko doleć, kiedyś. I poleciał. Wydaje mi się, że jednak chyba przylecą dwie. Docelowało prosto we mnie. Jestem przekonany. Jestem przekonany, że docelowało prosto we mnie. Napijmy się wody. Może byśmy sobie nawet coś zjedli. Co wy na to? Jakiegoś bakłażana? Niech będzie. Dałoby się obserwować, gdzie to leci. Ewentualnie nawet powoli zbierać. Jestem za tym. Uran się już przyda. Piękny uranik. Jurek Owsiak lubi to. Gdzie to jeszcze wyleciało? To jest jak daleko. Bardzo daleko. To wszystko. Chyba nie. A może już? Teraz pytanie, czy to też Iryt poleciał? Jednak nie. Kapsułka już pod wodą. Bardzo śmiesznie to wygląda. Bardzo śmiechowo to wygląda. Dobra, widzę, że tutaj uran poleciał, no i chyba faktycznie się zbugowało.
czyli że nie poleciał nam Irid. No ale chciałem wam pokazać, jak mniej więcej wygląda ten bug, bo robiliśmy go już nawet w Early Accessie. Pamiętam, że bardzo mnie to cieszyło. Śmiałem się z tego bardzo. Jak u mnie było końca. A jednak lecą, dobra. Czyli problem zażegnany. I leci nawet w dobre miejsce. Kolejny Uranus. Kolejny Uranik. Akurat nam wali przy bazie. To co mnie nawet bardzo cieszy, ale... faktycznie nie wiem, gdzie jest reszta tego wszystkiego. Ja już muszę w ogóle odcinek kończyć. Więc moi drodzy, no ja zapewne zacznę sobie kolejny od razu. Żebyście się nie zdziwili, że tu żadnego przejścia nie będzie. Ło, jak jebło. Ło, jak jebło. To leci prosto na nas. O, ten tu. Już teraz nie. Już teraz nie. Dobra. Szybki zapas tlenowy. Pyk, pyk, pyk. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra wraz z Shiro, a my się oczywiście widzimy za chwileczkę. Znaczy, no, wy troszeczkę dłużej niż chwileczkę. Ale ja sobie tutaj to pozbieram ładnie. Mam nadzieję, że... no, wyzbieram tylko jak najwięcej, chociaż tutaj, kurde... no, ciężko. Ciężko cokolwiek wziąć, jak się nie da. Jak się nie da. Bo jest zablokowane przez naszą budowlę. Naszą budowlę. Dobra. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!